Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Gowika. Kontynuujemy przygodę. Musimy wrócić do... na F gościa. Z Freją. Zapomnę, jak on się nazywa. Freyr? Frajer? Kurde, nie pamiętam. Dobra, lecimy. Nie ma co zwlekać. To co masz dalej w planach, jeśli nie wielką wojnę? A czekajcie, da się to rozdupczyć z jej pomocą? Jest najważniejsze. Trzeba pospieszyć się z decyzją, albo ktoś może zdecydować za ciebie. Nie da rady, chyba musimy mieć inną broń. Inne narzędzie do tego. Gotowa? Bardziej nie będę. Wchodzimy. Na gościniec. Właśnie o tobie myślałam i cześć. Siema, Rafałek. Co u ciebie? Ja wczoraj, chłopie, zastałem o 20 i obudziłem się o 9 rano. W końcu do nas wróciłaś. Tak. Także nie było cały dzień. Odzyskasz i całą noc. I królestwo, ty i ja kontra świat. Ja ty, Rafałek, opowiadaj, co u ciebie? Czasów. Ja nie zostanę. Nie rozumiem. Jesteś tu. Może razem zdołamy odzyskać to, co nasze. Dopiero odzyskać. Freyr się nazywał ten gość, nie mogę sobie przypomnieć. Stara bieda, powiadasz? Na piątkę masz już jakieś gry, czy jeszcze nie? Widziałaś, co zostało ze świata, tak? Naprawdę tak mało dla ciebie znaczymy? Kwestionujesz moją lojalność? To Vanaheim odwrócił się ode mnie. Ach, widzę, że nie umiesz zapomnieć tej starej urazy. Moim zadaniem było ratowanie tylu osób, ile się dało. To był mój obowiązek. Ty nie traktowałeś go poważnie. Zaraz ci coś powiem. Nadal jak się skończy scenka. Myślisz, że to dla mnie zabawa? Tak. Poczekaj do ostatniego, bo znalazłam po niskiej cenie PS5. Okej. Okay. Rodzina tego szaleńca potraktowała mnie ogniem. Jak twoim zdaniem miałem zareagować? Jak mój brat! Jak ten chłopak, który zawsze stał za mną murem. I którego ja wspierałam, nawet gdy dokonywał samolubnych wyborów. I do tego monitor też znalazłam za 600 zł. Jaki monitor? Był zły czy smutny? Model? Nigdy mnie nie opuścisz. Bo monitor też będę potrzebować. Będę szukać monitora. Freyo, proszę, ja... Myślałem, że nie żyję. Monitor zabrzewiony Samsung LC24 z FHD. 4ms i 144 Hz. No to jakiś fajny. Bez laga. Masz pojęcie, jak też to myślę jest... nad zakrzywionym. Wiedzieć, będę szukać, ale zranił kogoś na skończę remont. Skończę remont pokoju. I wtedy zakupujemy mikrofon, zakupujemy kamerkę, zakupujemy monitor i nakurwiamy na kamerce. Także będzie fajna pamiątka. Tak bardzo tęskniłem. Będzie fajna pamiątka. I jeszcze myślę, jak fajnie tam będzie, jak będziemy się chciał, to jeszcze peceta jakiegoś kupimy i będziemy coś tam na pececie szaleć. Mam laptopa jakiegoś tam gamingowego, ale 5 lat ma. Ale nie zwiążę losu z innym światem, kiedy w końcu odzyskałam wolność. Tu się nie mogę doczekać. Zobaczę wejście. No pyska, możesz zobaczyć na Facebooku. I wrócę do ciebie.
Na Facebooku możesz zobaczyć. Rób co musisz. Dobra, dobra. Wystarczy już. Nie macie nic lepszego do roboty niż gapić się na rodzinne pojednania. No chodźcie już. Pojednali się w końcu. Bo z rodziną najlepiej na zdjęciu się wychodzi. Mam z wami kilka tematów do obgadania. Po pierwsze, zabierzcie wasz gadający łeb. Po drugie, wyczuwam magię pieczęci na twoim łuku. Chętnie pożyczę sobie ten pomysł. W zamian ogarnę ci małe dźwiękowe czary-mary. Co ty na to? Niech będzie. Po trzecie, jeżeli nie zamierzacie tu zostać, nie zaszkodzi wspomnieć, że Sindri i ja prowadzimy noclegownię dla bezrobotnych bogów. Jak już porządnie odmrozicie sobie tyłki w Midgardzie, wróćcie i zajrzyjcie do waszego starego kumpla Tyra. To bardzo miłe, Brok. Może tak właśnie zrobię. No, to tyle. Zobaczymy się w domu. Chyba, że mam wam coś jeszcze naprawić. No, bracie, porozmawiamy z sojusznikami, czy wyruszamy? Dobra, dawaj tutaj łupy. Myślisz, że ten dryblas, z którym podróżujesz, mógłby mi w czymś pomóc? Może. Czasami bywa w nastroju. Zobaczymy, czy możemy coś ulepszyć. O tak, Lewetana w końcu ulepszymy. Zajebiaszczo. Po prostu ulepszyć. Ulepszyć, wiadomo. Mhm. Mamy to. A tego możemy ulepszyć. O, możemy, gościu. Dawaj go. Akurat mamy 5 na 5. Dobra. I teraz jeszcze... Co tu mogę u niego? Oszcza chaosu też mogę ulepszyć. Wypas. Ale do poziomu trzeciego. Dobra, i teraz jeszcze, kurde, nie wiem, bo tych oszczów chaosów, oszczy chaosu nie używam zazwyczaj. Zwiększę, tego nie ulepszę, a tutaj to je chuj. Tu nam siłę spada. Dobra. Tego nie ulepszymy, a tu moja ulubiona rękojeść. Trudno, tarczę, możemy coś tutaj wskórać. Udoskonalony metal, nie ulepszymy. Okej. Okay. A rondo? Rond? Rond możemy ulepszyć. Dobra, to korzystajmy, póki możemy. To im poprzetrąca gnaty. Dobra. Pancerz. Tylko słowo. Tu nic. O, to możemy ulepszyć. Siła jeszcze bardziej wzrośnie. Niech będzie. Nie nabawisz się nawet draśnięcia. Pancerz na biodra. Tu dupa. A tutaj... Tutaj nic specjalne. Co to jest? Zaklęcia? Aha, możemy stworzyć zaklęcia za srebro. Dobra, zobaczmy. Ale to trzeba mieć zestaw, czyli czy trzeba stworzyć chyba? O jego szczęście. Szczęście mamy zero, to dupa. To się nie nadaje dla nas. Obrona. No to dobra. A to co? No, ale takie dupowate. No dobra, to niech to sobie będzie. Okej. Okay. Akcesory. A pani Freja? Jakieś pieczęcie, ja już się gubię. Wiesz, czego chcesz?
Kamień z kieszeni jest nadzwyczajny. Aha, to z dużą ilością zdrowia nas przywraca. Ale dobra, nie potrzebuję tego. Ja to nie korzystam z tego. Skrzeszania, takie trochę oszustwo. Dobra. Wiesz już, czego chcesz? Nie wiem, stary. Pancerz, amulet. Okej. Okay. Niech będzie bezpieczeństwo Niflheimu. Ale musimy trzy mieć takie. To jak stara. A teraz kolej bogini. Co to za pieczęcie są? Tego używam w ogóle? Mów, chłopie! Co to jest? Amulet. Broń. Relikt. Co to za pieczęcie? Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Do dzieła! Czego potrzebuje wiedźma z lasu? Dobra, chuj tam. Co to masz dla mnie? No więc tak się złożyło, że sporo czasu szlajałam się po Delcie Nocnej. Gdy zjawiła się armia Odyna, prysnęłam stamtąd szybciej niż Tacelwurm z podpalonym zadkiem. Z tego wszystkiego zostawiłam tam kilka niezbędnych rzeczy. Jakich rzeczy? No, tak właściwie to jedną kulę. Byłabym bardzo wdzięczna, gdyby się znalazł. Jaką kulę? A jeśli przyniesiesz mi jakieś stare, cudnie zardzewiałe fragmenty mojego pancerza, będę mogła wyczarować z nich coś specjalnego tylko dla ciebie. Co to za kula? Przynieś ją do mnie, a rozbłysnę ze szczęścia jak promyczek. O, i pamiętaj, żeby wypatrywać mojego starego pancerza. Naprawię go dla ciebie za darmo. Jak myślisz, jakiej to kuli mamy szukać, bre? Nie. Nagiony pancerz. Pojęcie. Dobra. Łopie, zniszczysz tutaj kostkę brukową. Dobra, to mamy tak, cele. Konfrontacja, kiedy opuści obóz Feyra. Jakieś mamy przysługi, tajemnicza kula, znajdź kulę. Śledź, tuńczyk, okoń, pstrąg. Przejdź do mapy. Dobra, odzyskamy to dla niej. Taka misja poboczna, widzę. Chyba. Dobra, tu się wychodzi. Pamiętam, gdzie można znaleźć bramę. Chodź za mną. Odkąd wykonaliście misję, jakoś się dogadujecie. Czyżby ten wasz sojusz miał jednak potrwać trochę dłużej? Zdaje się, że mamy wspólnego wroga. Kratosie, nie zgadzasz się, że Ragnarok jest nieunikniony. Ale dobrze wiesz, że Odyn stanowi zagrożenie. Cokolwiek się wydarzy, naszą jedyną szansą na przetrwanie jest współpraca. Nieprawdaż? Tak. A co do propozycji wroga? Wyobrażasz sobie życie pod jednym dachem z dawnymi wrogami? Nie korciłoby cię, żeby wywrzeć straszną zemstę? Nie na was. Jednym ani drugim. Obiecuję. Tutaj z Freją jeszcze mamy latać. Boże święty. Będzie to. Dobra, już więcej nic nie kupimy raczej. Właśnie, tu mam ulepszenia chyba. Nowe do kupienia. Podczas...
O, to jest fajne. Mamy dużo punktów. Tutaj nic się nie pojawiło. Tu mamy na złoto już odblokowane, a tu się pojawiło. Dobra, wszystko lecimy. Jeszcze mamy tego do odblokowania. Tu za mało. Jakie plany na dzisiaj? No co, no dzisiaj będziemy Gowik grany. Jak tutaj nagram odcinek na YouTubka, to może jeszcze Insurgency, tą strzelankę pogram. Albo w DayZ. Zobaczymy. Zobaczymy. Czy DayZ, czy Insurgency, ale jestem po paru piwkach, więc... Więc kurwa, ten cel jest nie taki. Ten zamek jest inny niż pozostałe. Muszę nałożyć zaklęcie na twoje dłuto. No, czaruj dłuto. Dłuto. Ja to siedzę do 4, włączam stream i niech nabijają klucze i idę spać. Jakie klucze? Szyna? To inkantacja. Wypowiem ją. Z gry. A. Spoko. Ja też tak, nie, czwarta, piąta posiedzę. Jutro remont zaczynam dalej. Od rana, więc... Kółko gadało o sanktuarium elfów światła za pustkowiami. Nie, mogę przesadzić. Możemy zdecydować przy bramie. Ta łódź nas tam zabierze, jeśli pozbędziemy się tych pnączy. Pamiętasz, co robić? W rzece widzę jakąś kłodę. Jest na niej coś, czego nie poznaję. Naprawdę żyje? Ano, nie jest w najlepszym stanie. Śpi w schowku namiotły, ale daje radę. Jak go znaleźliście? Tak w skrócie, to Atreus rozgryzł, jak poznać przepowiednie trzymane w tajemnicy przez gigantów. Dowiedzieliśmy się o tym, kiedy Thor i Odyn wpadli z wizytą. Oglądałeś, Rafałek, mecz dzisiaj? Coś z niego zostało? Polska, Arabia chyba? Cała ta walka miała tylko odwrócić uwagę, żeby Odyn mógł porozmawiać z Atreusem. Odyn był sam z twoim synem? Wiesz, co mu powiedział? Tak. Zaprosił go do Asgardu. Chcę pomóc mu znaleźć odpowiedzi. Te, za którymi pędzi na spotkanie z losem. To niepokojące. Dobrze.
Jeśli chcesz z nim porozmawiać, brama jest na wprost. A jeśli nie, to w górze rzeki mam niedokończone sprawy, z którymi mógłbyś mi pomóc. Możemy też sprawdzić to elfickie sanktuarium na pustyni w Alfheimie. Jeśli chcesz jeszcze pozwiedzać, musimy usunąć tę kłodę na rzece. Pół na pół, ale 200 holurs. Naprawimy stare błędy. No ja też tak oglądałem końcówkę tylko i widziałem tam. To śmieszne jest, że tam posiadanie żadne mieliśmy w porównaniu do Arabii. Cały czas lapała, jak wygraliśmy, a wygraliśmy 2-0. Się zdziwiłem. A Arabia wygrała z Argentyną przecież. Mocnym zespołem. Co to jest? Nie wiem. Ale na pewno wytworzyli to giganci. Namalowano tu dwa wilki. Może właśnie te, które wędrują po niebie. To zagadka na inny czas. Dobra, co ja tutaj mam? Nie no, jeszcze polećmy tamtą rzeką. Nam odpowiedniego narzędzia. Okej. Nic nie zrobię. Aż tu chyba coś było. Nic kompletnie. Taki ślepy zaułek. Okej, no trudno. Wiesz to, rwi. Jaką sprawę chcesz dokończyć? Zostawiłam coś. Przy wodospadzie. W miejscu zaślubin? Dlaczego miałabyś chcieć tam wrócić? Żeby uwolnić się od więzów małżeństwa. I ja zgarnę. Wydaje mi się, że już dawno je zerwałaś. Nie do końca. Jeszcze nie. Prowadź. Ładne zwierzątka. O. Krokodyńca. Rzece wieki temu. Całe tysiące podążały nią podczas pielgrzymki do ołtarza czci. A potem zjawili się Asowie. Oto, co się ostało. Zbóje, no jasne.
To pieprzy. Co sięgnę go? Chyba nie. Jest tu. Jestem tu. Freja mnie uzdrowi. Jestem jej wierną służką. Na pewno mnie opuści, nie wpotrzy. Jestem Freja. Czego ci trzeba? Tylko ona może mnie wyleczyć. Mangoldem, błotniakiem i ziarnkowcem. Musimy jej pomóc. Domaga się leku. Ale nie żyje. Jest uwięziona. Nie wie o własnej śmierci. Jeśli przyniesiemy jej, czego chce, pójdzie dalej. Jesteś pewna? Nie zamierzam stać bezczynnie. Potrzebuję Mangoldu, błotniaka i ziarnkowca. Poszukajmy ich. Dobra, musimy pamiętać o tym kruku tam. Tu ktoś i ojcze medytuje, czy co? Jakiś trup pływa. Co tu się od Janie Pawła? Tu coś jest w wodzie. Zbieraj. Jak tam wleźć? Ja muszę tego kruka strącić. Hejo, twój brat powiedział, że asowie go podpalili? Tak. Nie walczyliśmy wtedy otwarcie. Ale wanowie i asowie od wieków okazywali sobie wrogość. Freyr wbił sobie do głowy, że może poprawić nasze stosunki, ucząc asów naszej magii. Technik rolniczych wanów, dzięki którym wykarmiliby cały swój lud. Wyrazem ich wdzięczności było podpalenie. To prawda. Asom brakło cierpliwości i dyscypliny, by zrozumieć wyrafinowaną magię wanów. Za swoje porażki obwinili swojego nauczyciela. Innym razem musimy się skupić. Ten herb należał do Odyna. Dar od moich poddanych. Najpotrzebniej się zrozumieć. Okej. Mamy herbik. Cóż to? Ostrożnie!
Jasny gwint, co to było? Co to za Lucky Punch był? No to mamy niezły klops. Na szota mnie zjęła. Karygodne. Możemy zjechać, tu se możemy skoczyć. Pacyfizm. Dobra, przeczytane. Tam to trzeba chyba sfajczyć. Widzisz tam coś cennego? Coś widzę. Nie wiem co, ale coś widzę. Widzę skrzyneczkę. Ja tam chcę. Co to za paskudztwo? Cała wojny byk. Stracił za mnie głowę. Kratosie, to chwilowe.
potwory nie były tak krwiożerne. Cały ekosystem stracił równowagę. Zapomniałam się, a jak mnie znalazłeś mój kanał na Twitch? No, wpisałem pyle w wyszukiwarkę. I wyskoczyło. Po prostu. PL. Dałem tam jakiś filtr, chyba że tylko polskie te. Polski język, czy coś w tym stylu. Pustka i ruina. Zjawu. Wróciłaś. Astrid, co się z tobą stało? I z ogrodem? Einherjerzy zniszczyli dzieło mojego życia. Tylko tyle zostało z mojego hymnu ku twojej czci. Tak mi przykro. Nigdy nie musisz mnie przepraszać, przyjaciółko. Przysięgłam, że będę dbać o ten ogród, czekając na twój powrót. Zamiast tego błąkam się wśród rozkładu. Na nic innego nie zasłużyłam. Wrócę do ciebie, Astrid. Kratosie, oczyśćmy ten ogród z trucizny. Dlaczego? Ziemia jest odzwierciedleniem tych, którzy o nią dbają. Dopóki toczy ją zaraza, jej dusza będzie cierpieć. Musimy zniszczyć totemy. Zatruwają ogród Astrid. Gdy ogród rozkwitnie, moja dusza też. Życie wraca do ogrodu. Dobrze. Widzisz tę bombę? Wybuch mógłby pomóc. Ha! Spróbuj trafić pod innym kątem. Ogród wciąż cierpi. Gdzieś jest więcej trucizny. Mówi coś o zaklęciu, które usypia trolle i magicznym relikcie, który działa jak kontrzaklęcie. Dzień, gdy mój ogród znów rozkwitnie. Całe pieczęci tu nie pomogą.
pozwoli. Herb rodowy Henira. Żal mi go. Widzisz może stamtąd jakąś drogę do środka? Co tam napisali? Witaj. Wróćmy do Astrid. Ziemia znów wstąpiła w nią. Twój ogród znów żyje. Freyo, jak tego? Już dobrze, Astrid. No, Rafałek, miałem wyciszony mikrofon. Widziałem, że grasz w Euro Truck Simulator. Spoko to. Gierka, czy nie? Spełniłeś dobry uczynek. To nie potrwa długo. Ogród znów umrze. Jak wszystko inne. Ale i... Tak spoko, Gierka. Warto próbować. I co, tam da się to przejść? Jakieś trasy się robi, czy... Czy co? Czy tak się co jeździsz, jak kurwa w nieskończoność, jakbyś grał w Simsy? Że jedziesz, jedziesz i... Tak bez końca. O! Mapa skarbów. Mapy skarbów pod tęczą. Jak to? O! Dobra, sprawdźmy. Strzały pieczęci tu nie pomogą. A tu jak? Różne towary do różnych miast i krajów. Spoko. Fajna opcja. Chcę pojeździć. Może kiedyś to sobie, jak się dorobię komputera, sobie zainstaluję. Brama otwarta. Możemy już wejść do środka. Co? Atak! Nad sobą! Co?
Można też w konwoju zawsze raźniej. Hmm. Bracie, mam pewien pomysł. Może następnym razem spróbowałbyś się podkraść do wroga. A to się po Europie jeździ, czy nie. Po całym świecie, czy jak to tam jest? O. Ale tu bez kątu. Kurwa mać. Agresywny zwierz. Trzeba wykupić DLC, żeby odblokować towary i tereny. Czekaj. Nie poskładało. Ten relikt raczej nie wybudzi tej istoty. O, ta sztuczka nadal działa. No to dzisiaj jestem dłużej na streamie. Fragment pancerza ze znakiem Lundy. Niestety zniszczony. Poza tym to piękna rzecz. Będziesz dzisiaj? Podejrzewasz ją o coś, bracie? Gdyby ta kula była dla niej taka ważna, nie wypuściłaby. To spoko, to powinien sobie wejdę. Na dobranoc. Możliwe. A o co będziesz pykał? Żebym wygrała. Co? Wtedy, gdyby nie było. Prosto nam płynąć. Pojebana mapa. Nie no, tam trzeba się cofnąć po te rzeczy. Nie mam nic do roboty teraz, dopiero wieczorem będę grał, bo komputer zostawiam włączony. No pewnie, że nie. Spoko. Freyr był gościem, kiedy Odyn go podpalił? Nie zupełnie. Ja stąd przypłynąłem. Odyn wolałby uwięzić Freyra. Widział potencjał w jego magii. Chciał dowiedzieć się, jak zbierać większe plony. Za spętanie go i podpalenie odpowiedzialny był tłum niżej urodzonych asów, którzy uroili sobie, że Freyr jest winny celowego sabotażu. Rzecz jasna przeżył, a nawet wykorzystał tę okazję do ucieczki. Ale taka zniewaga. Jak tam się dostać? Nie wytrzymię. Tu jest most jakiś opuszczany. Przynajmniej na jakiś czas. Jego beztroska ustąpiła koszmarom, paranoi i duchom gniewu. To nie usprawiedliwia jego słów na moich zaślubinach, ale rozumiem jego gniew. Jak tam wleźć na górę? A tutaj? Nie. Myślałem. Tu też jest most. Do spuszczenia. No to stąd chyba. No, tego nie zauważyłem. Wejście na górę. Będziesz robił restream, jak będziesz miał lepszy sprzęt? No, cały czas będę robić. Na YouTubka. Restreamki, pewnie, że tak.
Zaraz wracam, idę coś przeszypować do zjedzenia. Dobra, pochwal się, co tam zrobiłeś później. A, tak to trzeba było zrobić. Musimy go opuścić. Poznałaś ją? Tę chorą zjawę? Nie. Był taki czas, że pamiętałam twarze wszystkich swoich wyznawców, ale... Bogowie żyją chyba nawet długo. Też tak myślałem. Krokodynca jeszcze tutaj trzeba było... stąd trafić może? Tam jest. Tam bliżej podejdziemy, wtedy trafimy. Przeczytałeś coś ciekawego? Ano. Coś wisi na tym drzewie nad nami. To może się przydać. Pewnie, że tak. Na pewno da się jakoś przenieść ten ogień z jednej strony na drugą.
Traktować żyrandol strzałami pieczęci, ogień by się przeniósł. No robiłem to przecież. Już jestem, odgrzałem kiełbaskę. No to smacznego, Rafałek. Też mam kiełbachę. W lodówce. Ale może dzisiaj tosty jakieś opierdolę. Dzięki. To był dobry pomysł. No, udało się. Dobrze. Potrzebuję jeszcze tylko jednego składnika. I co dalej? Będę działać. No w końcu tego kruka. Krukuję tuk. Dobra. Uwaga z prawej! Dzięki tobie, że mnie podniosłeś mnie na duchu. Pamiętaj, Rafałek, nigdy się nie poddawaj i wierz w siebie. I musisz, wiesz co, mieć więcej asertywności, bo mi się wydaje, że coś w chuj nieasertywny. I cię wykorzystują niektórzy. Mam wszystko, czego trzeba. Wróćmy do chorej zjawy. Jedynie kupię drugi monitor, to też wracam na Twitch. Właśnie mogę doczekać, stary, jak będzie kamerka czy coś. I będę sobie te wrzucać. Filmiki pamiątkowe na YouTube. Też mam zamiar zrobić kurwa transmisję z recenzji knajp i takie irelely, powiedzmy. I jakieś inne takie kurde rzeczy. Też bardzo uwielbiam ostre żarcie i też bym testował na Twitchu na żywo te w chuj ostre rzeczy. I też na YouTube retransmitował. Ale pora odpocząć. Zasłużyłaś na to. Dziękuję, moja pani. To prawda. Jestem zmęczona. Warto. No. Możemy już iść? Tak. Dobra. Tutaj sobie zakończę odcinek. I idę zaraz na... Wiesz co, mam ochotę DayZ odpalić. Ja nie grałem w to parę lat, w tego DayZ-ka. I zobaczę, co tam się podziało na tych... Na konsoli, po tych aktualizacjach. Czy to jest grywalne, czy nie. Ten DayZ. Będziesz, Rafałek, na streamie? Za chwilkę? Bo za chwilkę się zakończy ta transmisja i będę musiał odpalić na nowo, nie? Nową. Trochę. Dobra. Dobra,
A ja w tym odcinku się żegnam i będziemy kontynuować następnym. Pozdro.